Siemaneczko, z tej strony Abia. W dzisiejszym materiale otworzymy sobie, moi drodzy, ponad 25 skrzynek w pięknym openingu u oczywiście naszego widza. Bartka, jak pewnie wiecie, ma brąza, chłopak gra od niedawna, tylko 272 godziny w gierce, a my sprawdzimy, jak tak naprawdę przy tak niskiej randze i przy tak małych, można powiedzieć, godzinach padnie nam drop. Oczywiście od kogo? Oczywiście od Axelbor, który oczywiście chcemy skrywać po posiadach. Moi drodzy, wy zostawcie głupeczkę w górę w tym świątecznym openingu, a my lecimy z ogromnym tematem. A więc tak, moi drodzy, zabieramy się za ten opening, tak jak przed chwilą powiedziałem, zostawiacie łapeczkę w górę i lecimy, stary, to jest świąteczny opening, ty stary, tutaj musisz zostawić oczywiście łapeczkę w górę, nie, i update i w ogóle, ty stary, zostawiasz łapeczkę w górę, lecimy z tą openingiem. Moi drodzy, tutaj oczywiście Bartek chciał od nas 25 skrzynek, najpierw właśnie od Fable Case'ów, więc sobie lecimy, czekajcie, tutaj napisałem 25, no oczywiście, że napisałem 25, no tak, no innej opcji oczywiście nie ma, moi drodzy, więc tak, lecimy sobie 25 skrzynek Fable Case i oczywiście Bartek chciał tutaj pięknego Butterfly'a, zobaczymy, który tak naprawdę nam poleci, ponieważ jest Legacy, którego oczywiście dropnęliśmy, a także jest, moi drodzy, Starfuck, którego też dropnęliśmy, jeszcze jest Dragon Glass i Black Widow. Moim zdaniem skromnym oczywiście uważam, że tutaj Black Widow jest jednym z tych lepszych i Legacy, ponieważ trochę mamony nam oczywiście kosztuje, a my lecimy, zabieramy się i porozmawiamy sobie mniej więcej też o tym, co jutro dostaniecie, jaki odcineczek, i to będzie, moi drodzy, jak na razie na nasz sam początek, G20 22, Starfall bez tatraka, więc szału nie ma, posiadów nie urywa, a my, moi drodzy, porozmawiamy o tym, jak tam u was święta. W ogóle życzę wam, moi drodzy, wszystkiego najlepszego w ten świąteczny dzień, ogólnie te święta tak naprawdę, ponieważ, no wiecie, to jest rodzinny czas, życzę wam jak najlepszych tych świąt, ponieważ no jednak to jest taki wyjątkowy dzień, moi drodzy, i te dni z rodziną trzeba spędzać, a nie tylko przed telefonem, więc tam standoffa, mój drogi, odłóż i lepiej sobie przyjąć do stołu, zjedz sobie fajną kolacyjkę z rodzinką i w ogóle tak naprawdę co jutro będziecie mieć na kanale w ten dzień. Moi drodzy, jutro chciałbym wrzucić specjalnie dla was Akinatora, którego ostatnio wrzuciłem i naprawdę zrobił ultra szał. Ja naprawdę byłem w mega szoku, że on zrobił takie wyświetlenia, ponieważ no to była tak jakby pierwsza gra i to było tak, no coś nowego sobie wrzucę na kanał, no bo tak sobie zobaczymy, jak to działa, i nagle bum, nie? Prawie 20 koła, więc ja sobie myślałem, to może być to, co czasami od czasu do czasu możemy wrzucić. A przypominam, moi drodzy, że jeszcze będę chciał wam nagrywać właśnie odcinki z Glovo, ponieważ za niedługo mam taki plan, aby zrobić wam właśnie tam content na Glovo i na przykład wrzucać raz w tygodniu, bądź też dwa. Zobaczymy, jak bardzo wam się to będzie podobać. Oczywiście spokojnie, od standoffa nie będziemy odchodzić tak naprawdę. Dużo dostałem takich komentarzy, że po prostu warto robić coś innego, ponieważ mam potencjał i po prostu chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Więc, moi drodzy, jeśli by wam coś się nie spodobało, spokojnie, nie opuszczajcie mnie, zostańcie, ponieważ cały czas standoff jest i standoff będzie, moi drodzy, bo on tak jakby budował kanał, więc tutaj innej opcji być nie może, jak tylko to, że standoff cały czas będzie aktywny z nami, moi drodzy, a my w tym świątecznym openingu będziemy tutaj dostawać dwa razy rzędu M110 Cyber. Więc jak sami widzicie, ten Cyber jest no już po raz trzeci tak naprawdę u nas w ekwipunku, w tym openingu. I jeszcze wam powiem, moi drodzy, to jest tak jakby pierwsza część związana właśnie z tym openingiem, ponieważ jak pewnie widzieliście, wcześniej było 5000 golda do ogarnięcia, a my teraz mamy 2500, więc te 25 skrzyneczek będzie na kolejny weekend w sobotę lub też jakiś inny dzień, tak jakby jeszcze nie wiem do końca, jak to będzie dzień, ale wiem, że to będzie po prostu inny dzień i nie zrobimy sobie dzisiaj potężnego openingu o 50 skrzyneczkami, ponieważ przylatują nam tutaj te Butterfly'e i dosyć smutno. Moglibyśmy już być zarobieni, no tak naprawdę już trzy chyba Butterfly'e nam przeleciały, więc jak sami widzicie, trochę standoff nas nie lubi, a mamy jeszcze do tworzenia potężne 18 skrzyneczek. Moi drodzy, więc zostańcie do końca, oglądajcie, ponieważ 18 skrzyneczek, 18 szans, żeby coś wpadło, a ja was mam nadzieję, że nie zawiodę w tym openingu i sobie otworzymy kolejną skrzyneczkę. W ogóle dużo czerwonych przelatuje na początku w tym openingu, ale na samym końcu lecą na przykład takie
fioletowe, bądź też niebieskie. I to jest takie trochę lipne, że takie skinki lecą. W ogóle możecie sami powiedzieć o tym, co tak naprawdę sądzicie o tym właśnie, żebym na przykład nagrywał Glovo raz w tygodniu lub na przykład Akinatora, ponieważ mam takie plany, właśnie tak jak słyszeliście wcześniej, żeby tam sobie powrzucać jakieś odcineczki z takiego kontentu na kanał, ponieważ no ja wiem, że oprócz Sandofa no też robicie coś innego, interesujecie się innymi rzeczami i tak dalej, więc ja tak naprawdę chcę robić dla was dobry content i tutaj nic się w tej kwestii nie zmienia. Moi drodzy, i jeszcze taka jedna ważna rzecz, przed tym jak otworzymy tą skrzyneczkę, za niedługo, bądź tak naprawdę może już, jeśli chcecie wziąć udział w trzecim sezonie Happy Cupa, to niezwłocznie wejdźcie sobie w przypięty link i tam wszystko wypełnijcie, tak jakby nie będę mówił, ponieważ YouTube ostatnio dosyć mocno cenzuruje niektóre rzeczy i bierze bardzo dużo tematów właśnie za takie kontrowersje. Moi drodzy, wejdźcie sobie w ten link na dole, jeśli chcecie wziąć udział w tym turnieju i po prostu weźcie udział, zapisy są tam pewnie, gdzie są, a nam leci G22 Starfall i to jest fajny prognostyk, choć chyba on tak naprawdę dużo nie kosztuje. 9 golda kosztuje, a tam chyba jak niżej się zjedzie, to tam możemy zobaczyć. Dobra, nieważne, bo to zjeżdżanie pewnie by zajęło wieki i wieki i pewnie nigdy byśmy się tego nie doczekali. Dobra, a my lecimy sobie z kolejną skrzyneczką. Mam nadzieję, że w końcu coś poleci, ponieważ już tak dużo... O nie! Czemu to poleciało? Przecież tam była kosa, normalnie tak sobie leci. Normalnie tak. I nagle, wiecie, kosa jest tutaj, a on tak... I kosa jest tutaj, a to i w ogóle... Czemu poleciał FS Actical? No ja już myślałem, że to będzie w ogóle kosa, bo jak sami widzicie, tutaj nasz widz jeszcze nie powiedziałem, ale nasz widz po prostu ma milion statraków. Wszystko, co ma w statraku. Ewidentnie to jest fan statraków. Ja też w sumie jestem fanem statraków, można powiedzieć, tak pół na pół, ponieważ lubię sobie często do statraka jakąś broń mieć. I jestem dalej zszokowany, że kosa nie poleciała, ponieważ to ewidentnie leciało na kosę, a poleciał Tactical i jestem zszokowany tym wszystkim, no o damn, jak to w ogóle można robić tak? Dobra, my sobie otwieramy kolejną skrzyneczkę i w końcu mam nadzieję, że będzie kosa. Proszę, powiedz mi, że to będzie kosa, proszę, proszę, proszę. No i czemu leci serwer? W ogóle tutaj, moi drodzy, żeby poleciała kosa, to jest szansa, jak powiem, sami widzicie, to jest 2%. Na 2% jest praktycznie bardzo mało prawdopodobne, żeby w ogóle coś poleciało, więc tutaj jest naprawdę, no po prostu jest tyci, żeby cokolwiek dobrego poleciało z właśnie czerwonych skinów. A ja uważam, że tutaj jest ku temu potencjał, więc oglądajcie do końca. Ja po prostu wiecie, jak sami wiecie, Habi, złote ręce, będzie naprawdę grubo i obiecuję wam, że w tym materiale coś musi polecieć dobrego, bo jak na razie to leci MP7 różowe, ale bez tatraka to tak trochę lipnie, tak naprawdę bym wam powiedział. A przynajmniej jeszcze 10 strzeszek, więc tutaj naprawdę trzeba się stresić, żeby cokolwiek nam poleciało i... I jeszcze poleci G22 Starwall, co to w ogóle ma być? Przecież tam mogła być MK, tam mogło... Tak można powiedzieć świąteczne, więc sobie to fajnie podzielimy i fajnie nam to wszystko wyjdzie, ale fajnie gdyby poleciała ta MP7, bo ten USP to jest taka, taki średni skrzynek tak naprawdę. A my sobie zobaczmy. W ogóle, tak moi drodzy, wam powiem, że sobie kupuję fajną koszuleczkę tutaj. Nie wiem, co to, czekajcie, no to review chyba, czy coś. Bardzo fajny, taki Street Wars, czy coś takiego. Sobie pomyślałem, a sobie wezmę na odcineczek, bo czemu by nie, tak naprawdę. A my co, moi drodzy, zostało nam 6 skrzyneczek. Mam nadzieję, że zostawiłeś łapeczkę w górę, ponieważ ta łapeczka zawsze decyduje o tym, czy leci skin, czy nie leci. Więc teraz, gościu, masz tak 3 sekundy, żeby zostawić łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że łapeczkę zostawiłeś. Wow, ile czerwonych w początku. Wow, kolejny czerwony i będzie kolejny. Nie będzie kolejnego, bo to będzie G22 Starfall. Znowu, moi drodzy, znowu. Co to w ogóle ma być? Ja normalnie, jak otwieram skrzynki, to zazwyczaj coś leci. Otwieram naklejki, coś leci. Otwieram u widzów i akcję na sklepie po pośladach. I to jest niefajne, no. Leci UMP45, ale to też taki średni ten Cerberus. No on kosztuje... Nie... Obstawiam, że kosztuje jest 2 golda, nie? O, 2,19. No właśnie. 2,19. A my chcielibyśmy jakieś 2 koła golda, ale na to jest 2%, ale... Panie, idź p***. Wcześniej fajnie jakby poleciało.
Dobra, i teraz już musi się, moi drodzy, to już musi się osiąść. Ja w ogóle nie przewiduję takiej akcji, że tutaj cokolwiek nie siada. I... Czemu? Czemu nie poleciało? Co jest? Co jest? Przecież tutaj ewidentnie jeden skin na... W ogóle zauważyłem to, że jak wcześniej otwieraliśmy tego FSA Tacticala, to tak jakby to przeleciało przez tą kosę, a tutaj nawet do tej kosy nie doszło, więc jedno tak jakby, które nie doszło sobie do tej kosy i drugie, które było za daleko, to daje średnią, że będzie w końcu na kosie. W końcu będzie na kosie i w końcu polecimy z tym tematem i lecimy i let's go! I leci, kosa przeleciała i teraz w FS Tactical... Dobra, ale to jest jeszcze okazja, ponieważ mamy ostatnią skrzyneczkę. Mamy tu jeszcze jakąś skrzyneczkę? Nie, nie mamy skrzyneczek. Dobra, więc moi drodzy, to jest ostatnia skrzyneczka, musisz sobie przepoczkę w górę, zostawiasz tą potężną łapeczkę w górę, a my lecimy z ostatnią skrzyneczką. Trzymajcie kciuki bardzo mocno, trzymajcie. A czemu? Czemu nie? Halo? Halo, co jest? W ogóle FS Tactical. Czemu to nie poleciała kosa? Tylko jakiś FS Tactical. Co to w ogóle ma być? Ile tego poleciało? Raz, dwa, trzy, cztery i to tyle? I to tyle tak naprawdę? I to tyle w tym openingu? Moi drodzy, ja nie wiem co się stało, widzieliście, ja sami, jak to wszystko wyglądało, więc ja wam podziękuję za ten odcinek bardzo, bardzo serdecznie. Jutro widzimy się na Akinatorze i pewnie w jakimś niedługim czasie znowu opening wpadnie na kanał, więc jak już pewnie widzieliście, oswoiłem się trochę z kamerą, no i jest trochę łatwiej niż na początku. Już trochę mi się głos załamuje, ale ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się i do następnego odcinka, który będzie już jutro. Siemaneczko.